wielkim problemem siewców lednicy jest to, że wszyscy chcą od nas przebojów. I co roku chcą przeboju, przeboju, przeboju. Czy jest jakiś zespół, który pisze tylko i wyłącznie przeboje? Myślę, że nie. To jest takie dziwne. A każdy jeszcze utwór musi być w innym stylu. Każdy utwór musi być troszeczkę inny. Każdy utwór musi wybrzmieć i pasować do corocznych spotkań lednickich. Główną inspiracją naszych utworów jest Pismo Święte. Kiedy ojciec Jan jeszcze żył, to wspomagał nas swoimi tekstami i wspomagał nas swoją lekkością pióra. Teraz mamy inne czasy, próbujemy coś nadrobić. Próbują bardziej członkowie zespołu pisać, dołączyć do tekstów. Utwory muszą być bardzo proste, ale nie banalne. Muszą opowiadać o tym, co będzie na lednicy i muszą wchodzić w głębie tego, z czym przyjeżdżamy na lednicę. Te wielkie tłumy, które stoją czekając do spowiedzi świętej na polach, to jest rzeczywiście ogromne takie zadanie dla nas, żebyśmy tych ludzi nie zawiedli, że oni po wyznaniu swoich grzechów, żeby mogli się poczuć wolni i uradowani. Ale też, żeby to nie była taka muzyka głupkowata, taka prosta. Musimy pójść w głąb. Bardzo zwracam uwagę zawsze na to, żeby był bardzo duży profesjonalizm w muzyce. Nienawidzę, kiedy mówi się, że a tak wiesz, przy gitarce to sobie możemy zagrać. Ja mówię, to nie ze mną, to ja tak nie. Ja chcę dla Pana Boga grać na najlepszych instrumentach, najlepsze pieśni i na najlepszym nagłośnieniu. Tak trzeba, bo Pan Bóg jest dla mnie tak ważny, że dla nikogo więcej nie mogę tak zagrać jak dla Pana Boga. Kiedy już byli siewcy lednicy, to też miałem trudne momenty w swoim życiu. I pamiętam taki moment całkowitego zwątpienia. Wtedy poszedłem do ojca Jana, a tak naprawdę to ojciec Jan wyłowił mnie podczas rorad, kiedy widział, że jestem zapłakany o 6 rano. Wszedł do koncelebry i wyłowił mnie gdzieś tam z tyłu kościoła, bo wtedy ojcowie wchodzili przez cały kościół i mówi, przyjdź do mnie. Wspólnie razem modliliśmy się przy świecy, która była ze Światowych Dni Młodzieży. I ojciec Jan nie pytał, co się dzieje w twoim życiu, tylko zapalił tą świecę i wspólnie razem żeśmy płakali. I wtedy naprawdę poczułem się jak ojciec z synem. I mogę dzisiaj powiedzieć, że to jest mój prawdziwy duchowy ojciec. I kocham go tak samo bardzo, jak swojego biologicznego ojca i tak samo, jak swoją biologiczną mamę. To jest mój ojciec i cieszę się, że mogę tak często u niego być i tak często być na lednicy. Jak tylko mogę, to wsiadam na rower, w samochód, w pociąg i zawsze, kiedy mogę, to przyjeżdżam przy jego grobie, siadam i wspólnie razem z nim rozmawiam. To on mnie ukształtował, kształtował moją wiarę, moją osobowość i dzisiaj mogę powiedzieć, że nie ma takiej możliwości, żebym nie był tutaj z nim. Każdy utwór, który nagrywamy, zawsze rozpoczynam od tego, że proszę ojca Jana o błogosławieństwo, proszę go w modlitwie. Kiedy jeszcze żył, to inspirował nas, jak to ma wyglądać. Dzisiaj to robią ojciec Wojciech i ojciec Mateusz. Ale potem, kiedy jest pierwsze odtworzenie tego utworu już po zakończeniu wszystkich prac studyjnych, to pierwszą osobą, która słuchała kiedyś za życia, a słucha dzisiaj też w życiu wiecznym, jest ojciec Jan Góra.
Lednica to ogromny rozwój. Lednica to nie tylko spotkanie młodych, tylko lednicą żyjemy przez cały rok, przygotowując to spotkanie, żebyśmy mogli poczuć się bezpiecznie przy Panu Jezusie. Ale także są grupy, które spotykają się co roku w zupełnie inny sposób. Jest lednica seniora, jest lednica motocyklisty, jest lednica dzieci. Mnie najbardziej wzrusza ta lednica seniora, kiedy widzę takie osoby przed 90, po 90, które ledwo chodzą, a przychodzą i mówią, że wie Pan, to ja już może jest moja ostatnia lednica, ale ja się tak bardzo cieszę, że jestem z Wami. Trzymajcie tak dalej. Ci dziadkowie zostawiają te laski, odkładają je na bok i tak samo tańczą. My gramy to samo, co na dużej lednicy, tylko dwa razy wolniej. A ojciec Jan, jak żył, to jeszcze mówi tak, co Pani tak skacze? Niech Pani tak nie skacze, bo ZUS Pani rentę zabierze. I tak do niej mówił. A ta pani jeszcze bardziej się cieszyła, że ojciec Jan na nią zwrócił uwagę, ta starsza pani, i zostawiała tą torebkę, męża brała za ramię i mówi, mężu, chodź, haczyki robimy. I teraz spotykamy tych ludzi, jeżdżąc po całej Polsce, gramy około 30-40 koncertów w ciągu roku. I ci ludzie przychodzą na te koncerty i to niesamowite, że oni się śmieją, oni do nas mówią, a byliśmy na lednicy seniora, pamiętamy, tam Pan śpiewał i tak dalej. Ja mówię, no to co, dzisiaj też wspólnie razem zaśpiewamy. I w pewnym momencie zapominają, że są w kościele i zostawiają te wszystkie laski i znowu zaczynają tańczyć. A ja mówię, kochani, jesteśmy w świątyni, nie tańczmy. A oni mówią, ale na chwałę Bożą tańczymy. No dobra, mówię, jak ksiądz proboszcz się zgadza, to my się też zgadzamy. Lednica to wielki fenomen. Po ludzku, patrząc po ludzku, ona nie ma prawa się odbyć. Wszyscy to wolontariusze. Nikt za to nie bierze ani złotówki. Wszystkich prosimy o to, żeby pomagali nam, ale my nie mamy czym zapłacić. My możemy płacić tylko wieczystą walutą, więc powiedzieć Bóg zapłać. Więc prosimy wszystkich, aby pomagali nam. Oczywiście za takie rzeczy jak scena i nagłośnienie i tak dalej, to musimy uregulować, ale na to trochę pomagają nam sponsorzy. Natomiast wszyscy ludzie, którzy pracują na lednicy, pracują za darmo. I to jest niesamowite, że zazwyczaj jest tak, że my mamy za dużo tych chętnych, bo ludzie czują taką potrzebę, żeby być w bliskości i pomagać drugiemu człowiekowi. Widzą, że ta sprawa jest niebanalna i widzą, że ta sprawa dotyczy autentycznego wyboru Chrystusa. Ojciec Jan Góra mówił zawsze, mnie możesz oszukać, ale to jest twoja sprawa. Czy Pana Boga oszukasz? Nie wiem. Pewnie nie. Pomagaj, bo nie chodzi o to, żebyś mi pomagał. Chodzi o to, żebyś pomagał sobie. Ojciec Jan, tak jak mi powiedział na samym początku, że chciałby się ze mną zaprzyjaźnić, z każdą osobą chciał się zaprzyjaźnić. On z każdą osobą chciał wejść w relację. Nie po to, żeby coś o nim więcej wiedzieć, tylko po to, żeby go doprowadzić do Pana Jezusa. On mógł być nie wiem jak zmęczony, ale zawsze pamiętał o tym, żeby być dla Chrystusa. Pamiętam, kiedy nieraz wracaliśmy bardzo, bardzo zmęczeni i była godzina 11 wieczór, ojciec Jan nie odprawił Eucharystii i mówił, wiesz Żarówa, chodź, jeszcze odprawimy wspólnie Eucharystię, a potem ty już pojedziesz do domu, a ja pójdę spać. Dla niego Chrystus był wszystkim i on zawsze mówił, lednica, czym jest lednica? Wyborem Chrystusa, bo to jest najważniejsze. Na lednicy najważniejsze jest ten moment, kiedy po tych tańcach wielkiej radości wspólnie razem klęczymy i idzie Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, jest absolutna cisza. I słychać tą ciszę, mimo że jest 100 tysięcy młodych ludzi, słychać każdy śpiew ptaka, przelot motyla, rybka, która nad jeziorem przerzuca się przez jezioro. Wszystko tam słychać. I to jest autentyczne. To znaczy, że wyciszyliśmy się, że jesteśmy w pełni dla Chrystusa.
niesamowite, że jeżdżąc na koncerty z Siewcami Lednicy, spotykamy wielu ludzi, którzy czasami byli raz, czasami drugi, czasami trzy razy byli, ale wszyscy tęsknią i mówi: wiesz, jak wy macie fajnie, że możecie być co roku na Lednicy, a my mamy 600 kilometrów. Cieszymy się, że przyjechaliście do nas, do Przemyśla. Cieszymy się, że jesteście z nami w Szczecinie. Cieszymy się, że jesteście w Suwałkach. My mówimy, nie ma takiej możliwości, żebyś ty też z nami nie był. I my naszymi koncertami, my jako Siewcy Lednicy, naszym zadaniem jest zaprosić każdego i każdą osobę na Lednicę. Nie po to, żeby nas było więcej, bo przecież nie o to chodzi, czy nas jest 100 tysięcy, 180 tysięcy, jak bywało. Chodzi o to, żeby każdy miał tą szansę spojrzeć Panu Jezusowi w oczy i powiedzieć: Panie Jezu, jestem dla Ciebie. Tak jak w tym roku odpowiemy: Panie Jezu, jestem. Jestem dla Ciebie. Piotr Żarówa Ziemowski. Wierzę w Boga.